nami trener Sebastian Klimczyk po meczu Okocimski Brzesko Sokół Maszkienicze. Trenerze, proszę o kilka słów podsumowania. Myślę, że bardzo, bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Pierwsza połowa, powiedziałbym, że wręcz celująca. Stworzyliśmy sobie bardzo dużą ilość sytuacji. Myślę, że gdyby wynik oscylował w granicach 5, gdybyśmy zdobyli w tym fragmencie meczu 5-6 bramek, to i tak nasza skuteczność byłaby gdzieś tam na poziomie 60%. Cieszy to, w jaki sposób budowaliśmy akcję. Cieszy to, w jaki sposób wchodziliśmy w trzecią tercję, czyli w to miejsce, w którego zdobywa się bramki. W tym meczu to funkcjonowało naprawdę na wysokim poziomie. Cieszyła dojrzałość budowania akcji, cieszyła chęć budowania akcji, cieszyły wygrane pojedynki w bocznych sektorach, czyli wszystko to, co sobie ustalaliśmy przed meczem. Druga połowa troszkę cięższa, Sokół wyszedł do nas wyżej, agresywniej, przez co mieliśmy problem z budowaniem akcji w taki sposób jak w pierwszej połowie. Natomiast mecz trwa 90 minut, wygrywa ta drużyna, która zdobywa jedną bramkę więcej. Ja mogę tylko pogratulować swoim zawodnikom za realizację zadań, za to, ile serca włożyli w ten mecz, za to, jak podeszli do tego mentalnie, piłkarsko, bo globalnie, całokształtnie patrząc, myślę, że zagraliśmy naprawdę mecz na wysokim poziomie i ograliśmy lidera. Co warte uwagi, w dzisiejszym meczu w pierwszym składzie zagrało 8 zawodników z rocznika 2006-2007, czyli to są nominalnie juniorzy młodsi, juniorzy starsi, i to tym bardziej nas cieszy i tym bardziej buduje do dalszej pracy. Patrząc na różnicę lat między drużyną Okocimskiego a Sokoła, wygrała dzisiaj młodość tak naprawdę i ta chęć do fajnej gry. Dokładnie. Wiedzieliśmy, że Sokół ma doświadczenie, że ma warunki fizyczne, ma wzrost. My natomiast mieliśmy naprawdę organizację gry na wysokim poziomie. Mieliśmy młodość, mieliśmy polot, mieliśmy chęć gry w piłkę, mieliśmy chęć do zasuwania, do zaangażowania i to dzisiaj wygrało. Tylko i wyłącznie mogę pogratulować zawodnikom. Cieszę się, że z takim przeciwnikiem, przeciwko takim zawodnikom byliśmy w stanie grać w taki sposób w piłkę, bo po prostu były momenty, że przyjemnie się na to patrzyło, myślę, że zarówno mi, jak i kibicom będącym na tym meczu, i w tą stronę chcemy dążyć i w tą stronę chcemy zmierzać cały czas. Dziękuję trenerze, powodzenia w następnych meczach. Bardzo dziękuję.